Wygrana w sądzie Tadeusza Trąbki. Jestem bardzo zadowolony z wyroku. Lustracja w spółdzielni mieszkaniowej. I tutaj, jeżeli jeszcze ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, niech przeczyta jeszcze raz od przecinka, co świadczy o znaczącej poprawie sytuacji finansowej spółdzielni. Wyrok w sprawie Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Spółdzielczy Dzień Dziecka. Myślę, że impreza powinna być niezła. Blokada Krajowej 19. Podwrócony ładunek stwarzał duże prawdopodobieństwo wywrócenia się całej naczepy. Piknik motocyklowy. Pożar w bloku. Wpłynęło zgłoszenie o pożarze butli z gazem. Dzień Matki. No, matka jest najważniejsza. Remont przedszkola. Długo czekaliśmy na środki z programów unijnych. Ewelina Bożęcka, witam w 87. edycji naszych informacji. Anna Bielińska, powołana na funkcję sekretarza w atmosferze skandalu, i Tadeusz Trąbka, odwołany z tej samej funkcji, jak sam to określił, w wyniku działań czysto politycznych, już niebawem będą dzielić jeden fotel, to samo biurko oraz zasiądą w tym samym pokoju. Wizja, choć jak z filmu Political Fiction, jest jak najbardziej realna po wyroku Sądu Pracy, który uznał, że zwolnienie z pracy Tadeusza Trąbki przez burmistrza Bodziackiego jest niezgodne z prawem. Trąbka wygrał proces, jaki wytoczył swojemu pracodawcy. Wyrok jest wyjątkowo niekorzystny dla burmistrza Bodziackiego, bowiem sąd nakazał przywrócenie byłego, a od kilku dni obecnego sekretarza na stanowisko. Zwycięstwo Trąbki stworzyło w Lubartowie sytuację bez precedensu. Jeżeli wyrok się uprawomocni, nasze miasto, jako jedyne w kraju, może mieć dwóch sekretarzy. Wszystko zaczęło się w czerwcu, kiedy burmistrz Bodziacki postanowił dokonać zmian na fotelu sekretarza. Trąbkę zastąpiła Bielińska. Tej ostatniej nominacji towarzyszył spór o tryb, w jakim dokonano zmian. O sprawie informowaliśmy w zeszłym roku. Podział politycznych łupów. Fikcja, a nie konkurs. To tylko niektóre cytaty z prasy ogólnopolskiej oraz lokalnej, która opisała szczegóły wyboru na sekretarza miasta Anny Bielińskiej, działaczki Prawa i Sprawiedliwości, a także radnej. Działacze tworzący koalicję nie widzą nieprawidłowości przy wyborach sekretarza. Chodzi o konkurs, jaki został rozpisany przez burmistrza Janusza Bodziackiego. Zgodnie z prawem nie wolno łączyć funkcji sekretarza z przynależnością partyjną. Jeżeli zaś ktoś był pracownikiem samorządowym, tak jak Bielińska, musi walczyć o stanowisko w konkursie. Do czasu ogłoszenia przez burmistrza konkursu funkcję tę piastował Tadeusz Trąbka, powiązany z poprzednim burmistrzem Jerzym Zwolińskim. Ogłaszając konkurs na nowego sekretarza, Janusz Bodziacki argumentował. Pierwszą rzeczą jest to, żeby urząd działał jak najsprawniej. To jest ta służebna rola wobec wszystkich, którzy mają kontakt z naszym urzędem, dla naszych mieszkańców i osób spoza miasta. I do tego jest potrzebny kompetentny, z chęcią pełnego zaangażowania się w pracę zespół. I ja ten zespół tworzę. Skandal wybuchł, kiedy okazało się, że konkurs to fikcja, a o podziale politycznych łupów mówi umowa koalicyjna. W paragrafie trzecim zapisano, że na funkcję sekretarza swojego przedstawiciela deleguje Prawo i Sprawiedliwość. Z informacji, do których dotarł kanał S, wynika, że przy tworzeniu umowy koalicyjnej brała czynny udział Bielińska. Wynika z tego, że kandydatka do stanowiska sekretarza dopilnowała, by nikt inny niż działacz PiS zajął ten fotel. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Annę Bielińską, jednak odmówiła. Na pytania Karola Adamaszka, dziennikarza Gazety Wyborczej, które brzmiały: czy to uczciwe, aby przed ogłoszeniem konkursu ustalić, że posada przypadnie komuś z rekomendacją PiS? A gdyby wystartował ktoś bez partyjnych pleców? Burmistrz odpowiedział: nie rozumiem, co znaczy uczciwie. Organizujemy tak pracę, aby dobrze służyć mieszkańcom. Już po powołaniu Bielińskiej ruszył proces, jaki wytoczył burmistrzowi Bodziackiemu Tadeusz Trąbka. Po prawie roku od tamtych wydarzeń sąd uznał, że zwolnienie Trąbki było niezasadne. Naszej redakcji udało się dotrzeć do wyroku. Sąd nakazał przywrócić Tadeusza Trąbkę do pracy, wypłacić byłemu obecnemu sekretarzowi 7204 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy oraz zwrócić Trąbce koszty procesu w wysokości 3075 zł. Jak ocenia pan wyrok? Do końca nie potrafię w tej chwili ocenić wyroku z uwagi na to, że nie znam uzasadnienia. Z przekazu pełnomocnika, bo nie mogłem uczestniczyć w ogłoszeniu wyroku, pan pełnomocnik przekazał mi, że sąd, wydając ten wyrok, oparł się głównie o podstawy, że działanie miało charakter działania politycznego. Więc z mojego punktu widzenia rozwiązanie stosunku pracy z panem sekretarzem było motywowane zupełnie innymi względami, na pewno nie politycznymi, a względami
dobrej organizacji pracy urzędu, bo to jest rola sekretarza, i angażowanie się tej osoby, sekretarza Urzędu Miasta, w realizację tych zadań, wspieranie burmistrza, organizowanie jak najwłaściwsze pracy urzędu. Więc to była motywacja moja przy podjęciu tej decyzji. Chcę powiedzieć, że jest bardzo ważne, żeby w takim organizmie, jakim jest samorząd, gdzie trzecią osobą w samorządzie jest sekretarz, burmistrz miał oparcie, żeby osoba ta w pełni się angażowała w pracę, żeby również wspierała burmistrza i żeby burmistrz mógł liczyć na zaufanie tej osoby, czyli wypełniać te zadania zgodnie z kierunkiem, z misją, którą nakreśla burmistrz pracy urzędu. Muszę ze smutkiem powiedzieć, że przez kilka miesięcy dawałem szansę panu sekretarzowi, aby wypełnił to oczekiwanie moje, żebyśmy mogli wspólnie razem realizować te zadania w naszym urzędzie. Dałem tą szansę, no ze smutkiem stwierdziłem po kilku miesiącach, że to nam się nie udaje. Pan sekretarz, no wielokrotnie, ja to w wypowiedzeniu podnosiłem te argumenty, nie wypełniał tych zadań, jakich oczekiwałem od sekretarza. Też powinno być tak, że sekretarz, tak jak wspomniałem, jako trzecia osoba w samorządzie, nie powinien w tym sloganie wpuszczać w maliny burmistrza. Miało to kilka razy przypadek, taki może drobną sprawą, ale bardzo znamienną jest to, kiedy w ubiegłym roku wywieszane były flagi związane z dniami na początku maja, czyli świętem 3 maja, jak również beatyfikacją Ojca Świętego, gdzie flagi zawieszono, nadzorował to pan sekretarz, zawieszono źle, a oberwał burmistrz. Więc tutaj to zaufanie powinno być no, 100%, bo wtedy dopiero jest szansa na powodzenie, że urząd będzie funkcjonował dobrze, że samorząd będzie funkcjonował dobrze. W orzeczeniu sąd nie uwzględnił, myśmy to podnosili, bo zarówno pan sekretarz, jak i sąd miał tą wiedzę od pana sekretarza, że pan sekretarz artykułował mocno, że te działania moje są działaniami politycznymi. Natomiast sąd niestety, myślę, że nie wziął, bo zobaczymy, jak w uzasadnieniu będzie, tego argumentu, który myśmy podnosili, a mianowicie, że pan sekretarz, będąc urzędnikiem na stanowisku sekretarza, czyli funkcji zupełnie apolitycznej, w wyborach samorządowych 2010 roku startował. Czyli to zupełnie się kłóci z tą ideą podnoszoną przez pana sekretarza, że funkcja sekretarza jest zupełnie apolityczna, bo sam, będąc czynnym urzędnikiem, będąc sekretarzem miasta, startował w akcie politycznym, bo startował w wyborach. Więc poczekam na uzasadnienie sądu. Wystąpiliśmy poprzez pełnomocnika o uzasadnienie i znając uzasadnienie sądu podejmę decyzję, co dalej będę robił. Czy będę po prostu apelował, bo to jest jedyna droga, lub nie. Jak ocenia pan wyrok? No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z wyroku. Prawo po prostu zwyciężyło. W państwie prawa no, nie może być tak, że nagle komuś coś się zamarzy, żeby spłacić polityczne długi. Pracownika po prostu wyrzuca. Dzisiaj trzeba znać po prostu przepisy prawa i szanować ludzi. Także trwało to aż, można powiedzieć, rok, bo wypowiedzenie dostałem 31 maja 2011 roku. Było to po prostu częściowe zaskoczenie, aczkolwiek wszyscy wiedzieli, że była umowa koalicyjna podpisana i tą umowę koalicyjną burmistrz po prostu zrealizował. Postawił mi zarzuty, można powiedzieć, nieprawdziwe, półprawdy. Pominął całkowicie, wykazał się całkowitą nieznajomością ustawy o pracownikach samorządowych, zarządzenia burmistrza, ocenie pracownika, regulaminu pracy Urzędu Miasta. A jednocześnie w tych rozmowach koalicyjnych w trakcie śledztwa wyszło, że uczestniczyła pani Anna Bielińska, no, która de facto tą umową zabezpieczyła sobie po prostu stanowisko. No, także. Cóż, dużo mógłbym mówić, bo przeżywałem to dosyć długo.
no burmistrz zrobił tak, jak zrobił. No teraz zobaczymy, co dalej po prostu, jak postąpi. Ważne, że prawo zwyciężyło, że na dzisiaj wracam do pracy, aczkolwiek no nie wiadomo, co dalej będzie robił burmistrz. Ale myślę, że będzie miał problem, bo w Lubartowie będzie dwóch sekretarzy. Ciekawe, przez jak długi okres czasu. Wynik sporu, który wciąż budzi emocje, może doprowadzić do prawego paraliżu. Lubartów będzie miał dwóch apolitycznych sekretarzy. Z jednej strony Annę Bielińską, która jeszcze niedawno była członkiem PiS i z tego komitetu otrzymała mandat radnej powiatowej. Z drugiej Tadeusza Trąbkę, który, jak zauważa burmistrz Bodziacki, startował na radnego z komitetu WIR. Prawo przewiduje, że tak zwani apolityczni sekretarze mogą pełnić swoje funkcje. Nie przewiduje jednak, by gmina, w naszym przypadku miasto, miało aż dwóch sekretarzy. Czy to jest zgodne z prawem, żeby w jednej gminie było dwóch sekretarzy? Znaczy, no ja nie znam takiego przypadku, więc to jest nasze nowe doświadczenie, które no staje się, czy stanie się może rzeczywistością, bo jeśli będziemy apelować i sąd drugiej instancji zmieni wyrok, to może się nie zdarzy coś takiego. Natomiast jest to jakaś nowa okoliczność, może też zadanie dla legislatorów, żeby zmienić prawo, bo przypomnę, że sekretarz obecnie sprawujący funkcję został wybrany w drodze konkursu. O szczegółach konkursów były informacje już przekazywane naszej społeczności. Prokuratura orzekła swoim wyrokiem, że postępowanie było zupełnie właściwe i zgodne z prawem. Więc może się pojawić taka sytuacja, w której wszyscy będziemy się zastanawiać, jak z tego wybrnąć, ale poczekajmy na uzasadnienie i poczekajmy na nasze działania w stosunku do drugiej instancji sądowej. A jeżeli by się wyrok uprawomocnił, jakie by pan decyzje podjął? Poczekajmy do uzasadnienia. Chciałbym poznać uzasadnienie, bo to dla mnie jest ważne, istotne jest. Ilu sekretarzy może być w gminie? Według ustawy, według przepisów, na stanowisko sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach i tak dalej. W Urzędzie Gminy, Starostwie Powiatowym i Urzędzie Marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej sekretarzem. W związku z tym przepisy mówią o stanowisku sekretarza jednym. Więc co można pana zdaniem zrobić w Lubartowie, skoro jest nowy sekretarz, a poprzedni został przywrócony do pracy? To znaczy tak, wyrok sądu jest nieprawomocny, to jest jedna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o nadzór i kontrolę, którą sprawuje nad jednostkami samorządu terytorialnego Lubelski Urząd Wojewódzki, to wojewoda nie ma uprawnień w ingerowanie w taką sprawę. Wykonanie wyroku leży wyłącznie w gestii burmistrza. Ja też znowu powołam się na przepisy. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu. Tak mówią przepisy. W związku z tym, no jeszcze raz powtarzam, wojewoda nie ma uprawnień w ingerowanie w taką sprawę. A czy orientuje się pan, czy podobna sytuacja ma miejsce w innej gminie w Polsce? Trudno mi powiedzieć. Nie śledzę, że tak powiem, wszystkich samorządów i wszystkich tego, co się dzieje w radach gminy. To trzeba by było po prostu pytać konkretnie w samorządach. Trudno mi powiedzieć, nie znam takich danych. Jeżeli wyrok się uprawomocni, Lubartów jako pierwsza gmina w Polsce będzie miał aż dwóch sekretarzy. Taki scenariusz byłby niezgodny z prawem. Prawdopodobnie burmistrz zaproponuje jednej z osób pełniących tą funkcję przeniesienie na inne stanowisko. Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarł kanał S, wynika, że z takiej oferty nie skorzysta Tadeusz Trąbka. Jeżeli nasze informacje się potwierdzą, to burmistrz Bodziacki będzie zmuszony zaproponować zmianę stanowiska Annie Bielińskiej. Problem może pojawić się, kiedy jej obecna pani sekretarz nie wyrazi na to zgody.